Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, tym razem znów wypad z nadwody. Jest tym razem godzina 7.30, niedziela 14 stycznia 2024. Więc drodzy Państwo, w ten niedzielny dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno! Pierwsze przepuszczenie, no i zobaczymy co będzie. Czy dzisiaj coś będzie skubało? Wczoraj w sobotę brały nieduży okoń, mała płotka, no i jazgarz, czyli świętokrzyski sandacz, jak to się mówi. Dzień dniowy nierówny, wiecie o tym, więc zobaczymy co dzień później, czyli w tą niedzielę 14 stycznia 2024 uda się chycić. A co będzie, zobaczcie sami, więc zostańcie jeszcze ze mną i zapraszam drodzy Państwo na najnowszy film w moim wykonaniu. Ok, jedziemy. Na razie jestem, jak widzicie, 7.40. Sam jeden na całym zbiorniku. Śnieg pada z rana. Niesamowicie duża warstwa śniegu. No ale jest w pytkę. No a myślę, że dzisiaj znów będzie pełno wędkarzy, bo lód jest naprawdę solidny i gruby. Można jeździć na łyżwach, tak. Niektórzy wczoraj jeździli na łyżwach, bo lód wyśmienity, równy, prościutki. Dobrze, nawierciłem kilka dziur i na głębszej wodzie postaram się coś trafić. Tak, większa mormyszka i pęczek pinki i zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Ok. Zaczyn na głębokiej wodzie. Jak to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądało na głębszej wodzie? Mamy pierwszą rybkę, mały jazgarz, więc wypuszczamy i tak mówię, od małych się zaczyna i mam nadzieję, że tylko na małych się nie skończy, więc wypuszczamy rybkę i przepuszczamy dalej naszą mormyszkę. Piękna płoć z głębokiej wody, śliczna. Baja. I wędkujemy dalej. Kolejna płotka, tym razem mniejsza, no ale weszły. I oby jak najwięcej, drodzy Państwo. Wędkujemy dalej, zakładamy ochotkę. Kolejna ładna płotka, widzieliście branie. Więc coś pięknego, drodzy Państwo, coś pięknego. Takie wędkowanie zimową porą, więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno, ale widzicie sami co się dzieje. Co się dzieje? Piękne brania płotek.
Muszę dołożyć ochotkę jednak. Ach. Kolejna ładna płoteczka z przerębla. Dodamy jej wolność i przepuszczamy dalej. Jest pyta. Dokładnie. Więc drodzy Państwo, kawusia z rana jak śmietana, jak to się mówi. I Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Jest pytka, więc wypijemy i przepuszczamy dalej, próbując coś fajnego trafić. Więc baja. Zakładam świeżą ochotkę i przepuszczam dalej, grając w przeręblo. Duża główka, zobaczcie jaka duża główka. Mały jazgarz, więc nic z tego nie będzie, drodzy Państwo, więc musimy zmienić wędkę. Znów jazgarz z kolejnego przerębla. Niestety niedobrze, niedobrze. No ale co zrobić? Przepuszczamy dalej i miejmy nadzieję, że wpadnie jakiś fajny garbusek. A czy będzie, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną. Bezbajecznie. Nic dodać, nic ująć. Dosłownie z tej dziury chyba tylko sam. Jazgarz. No ale miejmy nadzieję, że coś pyknie. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jeden jazgarz i zmieniam przerębel na kolejny. Być płotka, a tu z powrotem jazgarz. No jest trochę tego, nie powiem, ale cóż, łowimy to co bierze, więc przepuszczam dalej i oby jakąś płoteczkę chycić. Kolejny jazgarz, jazgarze odeszły jakoś płotki i mamy same świętokrzyskie sandacze. Dobrze, wędkujemy dalej. Mamy pierwszego konia chyba, czy drugi. Ale nie duży. Ale fajny. Więc chyba ja jestem w zatoce teraz. W zatoce. No i wędkujemy w tym miejscu. Jazgarz. Drodzy Państwo, tak jak mówię, większy okoń, już płotka nie bierze i jazgarz za jazgarzem. Też duża mormyszka, pęczek robaków. Zobaczcie, jaka duża. I to samo, jazgarz. Czyli tak mówię, okoń nie bierze w ogóle, płotka przestała brać i tylko jazgarz. Na mormyszki
na mniejszą i to samo. Nie ma znaczenia, cały czas nieduży jazgarz. Ok. Zaczął padać trochę śnieg, ale to nie szkodzi. Kilka osób jest, więc wędkujemy w ten śnieżny, niedzielny dzionek na Kielcoku. Nie inaczej. I jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Na wędki w miejscach, widzicie, przestało padać. Bliżej tamy, ale to samo. Inna mormeszka i to samo, niewielki jazgarz. Więc przepuszczam dalej. Będę musiał żyłkę przewinąć, bo już spirala się zrobiła. Żyłki, zobaczcie. A na tę chwilę wędkujemy dalej. I znów słonecznie, pięknie i bezśnieżnie, jak to się mówi. Zobaczcie, jaka piękna pogoda na wędkowanie. Nic dodać, nic ująć. A wędkarzy już coraz więcej, a ja pomału już będę kończył ten dzisiejszy wypad. W końcu ładna płoć, więc do wody, baja. Dwadzieścia pięć. Czyli zobaczcie, jaka piękna 25. Zrobimy jej fotę. Dobrze. Baja. Tym razem jazgarz, więc dołożymy ochotkę i spróbujemy jeszcze złapać jakąś fajną płotkę. Jazgarz. I tym oto, tą rybą zakończę dzisiejszy wypad. Czyli, drodzy Państwo, leciało tak, jak pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Więc, drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Jeszcze krótki wywiad przy okazji dla telewizji TVN24. I z mojej strony powiem tylko, że było fajnie, nic dodać, nic ująć.
Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I czekajcie na kolejne moje filmy. Siema Pyza, jadę do domu. Cześć! Na łyżwach można, drodzy Państwo, z dziećmi na saneczkach, a także, jak widzicie tam w tle na końcu, można i śmigać po Zalewie Kieleckim na rowerze. Nic dodać, nic ująć. Więc jadę do domu i pamiętajmy, że niedługo znów będzie film